Późne lato i początek jesieni to najlepszy czas na grzybobranie. Nie brakuje osób, które tylko czekają na odpowiedni czas. Pomimo iż grzyby z łatwością dostaniemy w supermarketach, nic bowiem nie sprawia takiej frajdy jak samodzielne szukanie i zbieranie grzybów. Na początku sezonu grzybowego najczęściej możemy znaleźć pieprznika jadalnego, to znaczy po prostu naszą kurkę. W późniejszych okresach pojawiają się koźlarze, pojawiają się podgrzybki, pojawiają się borowiki w rejonach nadmorskich. Bardzo popularnym grzybem jest ostatnio borowik wysmukły, którego zarodniki przypłynęły, prawdopodobnie tak się przypuszcza, ze Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo smaczny grzyb jadalny, chętnie zbierany, chociaż niestety wypiera on nasze rodzinne gatunki i bardzo szybko się rozprzestrzenia. W późniejszym okresie, już taką późniejszą jesienią, możemy na przykład zbierać opienki, z których możemy zrobić przepyszną zupę. Zanim jednak wyruszymy do lasu, pamiętajmy o kilku zasadach. Najlepiej na leśną wędrówkę nie wybierać się samotnie, ale to nie jedyna istotna reguła. Grzybobranie i zbieranie grzybów jest piękną naszą polską tradycją, fajną formą wypoczynku, rekreacji, natomiast niestety może być też zabójczą formą rekreacji, szczególnie jeżeli za zbieranie grzybów biorą się osoby, które na tych grzybach się nie znają. Także tutaj, jeżeli planujemy grzybobranie, to warto, żebyśmy mieli chociaż podstawową wiedzę na temat grzybów, lub jeśli jej nie mamy, to zawsze wybierali się na grzyby w towarzystwie osoby, która się na tych grzybach zna. Co jest ważne, niezwykle ważne przy zbieraniu grzybów, to przede wszystkim, jeżeli nie mamy dużego doświadczenia w zbieraniu grzybów, to zbieramy grzyby rurkowe. Unikamy grzybów blaszkowych, gdyż właśnie w grupie grzybów blaszkowych jest znacząca większość grzybów trujących. Na co jeszcze należy zwracać uwagę? Zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, danego grzyba zostawiamy w lesie. Wybierając się na grzybobranie, musimy też pamiętać o odpowiednim stroju, żeby zabezpieczyć się przed kleszczami, przed ich ugryzieniami, które mogą powodować choroby zakaźne, np. boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. Najważniejsza jest umiejętność rozpoznawania jadalnych okazów. Nie ryzykujmy, gdy nie jesteśmy pewni co do danego grzyba. Objawy zatrucia mogą być bardzo niebezpieczne, a nawet śmiertelne. Pierwsze objawy mogą być zauważalne już po godzinie. Wszystko zależy od rodzaju niejadalnego grzyba. W przypadku grzybów mniej trujących objawy będą przypominały zatrucie pokarmowe, czyli pojawią się wymioty, biegunka czy bóle brzucha, ale mogą być silniejsze, jak zwężające lub rozszerzające źrenice, poty, suchość w ustach, ślinotok czy podwyższona temperatura. Tutaj niezbędne jest podanie odtrutki. Objawy mogą być różne, bo są objawy neurologiczne i są objawy ze strony przewodu pokarmowego. Natomiast jeżeli mamy podejrzenie, że nasze objawy spowodowała konsumpcja grzybów, które nazbieraliśmy, to w pierwszej kolejności należy jak najszybciej wywołać wymioty, zabezpieczyć te wymiociny, zabezpieczyć resztki tego posiłku grzybowego i jak najszybciej albo pojechać do lekarza, albo wezwać karetkę pogotowia. W każdym razie jak najszybciej skorzystać z pomocy medycznej. Te zabezpieczone wymiociny, resztki posiłku będą pomocne lekarzowi w ustaleniu gatunku grzyba, który spowodował zatrucie i ustalenia toksyny, które to zatrucie spowodowało, a co za tym idzie, przyjęcie skutecznej formy leczenia. W razie wątpliwości co do danego grzyba możemy skorzystać z porady w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Są sytuacje, mamy klientów, którzy przychodzą tutaj z grzybkami, proszę o ocenę, czy dany grzyb jest jadalny, czy nie. My w miarę naszych możliwości takich informacji udzielamy, staramy się takim osobom pomóc. Jeżeli my mamy jakiekolwiek wątpliwości, gdyż w naszej stacji pracuje dwoje klasyfikatorów grzybów, jeżeli my mamy wątpliwości jako klasyfikatorzy, no to po prostu takie osoby kierujemy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, gdzie są zatrudnieni grzyboznawcy, którzy przeszli dłuższe szkolenie, którzy mają większą wiedzę na temat grzybów. Chciałbym zwrócić też uwagę na sprzedaż grzybów świeżych. Powinna ona odbywać się w zorganizowanych miejscach handlu, na przykład na targowiskach. I osoby, które sprzedają grzyby świeże, powinny posiadać atest na te grzyby. Na konkretny gatunek, na konkretną ilość, którą sprzedają. I też pragnę zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie grzyby, które możemy zebrać w lesie, możemy sprzedać na takim targowisku, gdyż obowiązuje rozporządzenie regulujące gatunki grzybów, które mogą być wprowadzane do obrotu lub stosowane do produkcji. Na chwilę obecną są to 44 gatunki wymienione w załączniku pierwszym do tego rozporządzenia. I osoba, która sprzedaje grzyby, powinna się z tym przepisem zapoznać. Wszystkim, którzy zbierają grzyby lub dopiero zamierzają spróbować swoich sił w grzybobraniu, życzymy pełnych koszy zdrowych, oczywiście jadalnych okazów.
W całej mojej karierze zawodowej tutaj w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie nie było dotąd ani jednego zgłoszenia dotyczącego zatrucia grzybami i oby tak było dalej.